Witajcie! Dzisiejszym filmem rozpoczynamy serię filmów o kryształach. Będę robić dla Was krótkie filmy, w których będę opowiadać o tym, czym są kryształy, jak najlepiej je łączyć, które mają jakie właściwości, jak możemy ich używać, więc będzie na pewno sporo fajnych treści, a dzisiaj mam tutaj książkę, od razu Wam ją pokażę, żebyście mogli sobie ją zakupić, wypożyczyć lub po prostu dowiedzieć się, z jakiego ja źródła będę dzisiaj korzystać. Jest to książka Tajemnice Kryształów i to jest tak naprawdę leksykon 500 minerałów, które mają tutaj opisane swoje właściwości, nawet jakąś historię, więc bardzo lubię właśnie tę książkę, bo jest tutaj no, dużo fajnych informacji, fajnie jest to wszystko przedstawione, mamy podział kolorystyczny, tutaj na początku mamy też jakieś informacje o tym, czym w ogóle są kamienie i jak ich używać, o co z nimi chodzi. Więc jeśli chcecie, to sprawdźcie sobie książkę Tajemnice Kryształów. A ja dzisiaj opowiem Wam o tym z mojego doświadczenia w prosty sposób, prostymi słowami, czym są kryształy, kamienie, minerały. Jeśli chodzi o to, jak powstają kryształy, to ja niestety Wam tego nie powiem, ponieważ jest to taka skomplikowana teoria. Jest to dużo, wiecie, chemii, biologii, jakichś takich rzeczy, których ja osobiście nie do końca po prostu rozumiem, więc nie będę o tym mówić. Ale w prosty sposób, z tego co ja zrozumiałam, ucząc się o kamieniach, one rosną. Jeśli chodzi o kryształy, minerały, one rosną, są w jaskiniach, stąd też są wydobywane z kopalni, z jaskiń, więc one pojawiają się w różnych częściach świata i tak naprawdę te 500 kryształów, które gdzieś są w tej książce opisane, one mogą się pojawiać zarówno w Brazylii, jak i w Afryce i w różnych po prostu częściach świata, nawet ten sam kryształ, czyli na przykład ametyst może być właśnie w Meksyku, w Brazylii, a może być też w jakiejś części Afryki. Dlatego fajnie jest ten temat zgłębić, poczytać więcej o tym, jakie kamienie pochodzą z jakiego kraju, bo też może nam się to przydać. Ostatnio kilka osób do mnie pisało, że było gdzieś na wakacjach i znalazło jakieś kamienie i czy to są kryształy. I ja musiałam to sobie poszukać, sprawdzić, ale tak naprawdę każdy z Was może to wyszukać w internecie, bo takie informacje są ogólnodostępne. I polecam Wam szukać w języku angielskim, ponieważ w Polsce jest to jednak trochę ograniczone, ale kiedy zaczniecie szukać po angielsku informacji na temat kamieni, oczywiście znajdziecie dużo źródeł, dużo blogów, postów, filmów itd. I nie wszystko będzie ze sobą zgodne, ale im więcej będziecie szukać, co Wam bardzo polecam i do czego Was zachęcam, tym więcej informacji sami zaczniecie gdzieś tam przyswajać, rozumieć to, porównywać do siebie i będziecie wiedzieli, co jest prawdą, a co nie do końca. Więc kryształy rosną, formują się czasami przez setki, tysiące, a nawet miliony lat. I są takie kamienie, które zostały odkryte dawno, dawno temu, właśnie nawet kilka tysięcy lat, nawet przed naszą erą. Są takie, które zostały odkryte stosunkowo niedawno, bo na przykład Larimar jest to kamień, który ja o nim dowiedziałam się niedawno, kiedy dostałam go w przesyłce z Indii od pana, od którego zamawiałam inne kryształy. Poczytałam o nim i okazało się, że on akurat został odkryty w XX wieku, więc bardzo niedawno, patrząc na to, że niektóre kryształy i kamienie są w naszej historii już od 3000 lat przed naszą erą, a nawet więcej. Dla mnie to jest po prostu niesamowite, że już w tych czasach historycznych ludzie, którzy znajdowali te kamienie, oni czuli ich energię, oni nadawali im znaczenie, ale to było tak, że one niezależnie od tego, gdzie kto się odkrył, czy to było w Chinach, czy to było w Egipcie, czy w ogóle w różnych częściach świata, niezależnie od siebie,
ludzie nadawali im takie samo znaczenie. Dlatego dla mnie tym bardziej te kryształy są niesamowite, mają wspaniałą energię i często można to poczuć poprzez dotyk, poprzez przebywanie z tymi kamieniami. No i właśnie, o co chodzi z tymi ich właściwościami? Też jeśli macie jakiś kamień, jeśli wiecie, jak on się nazywa, po prostu wpiszcie w Google jego nazwę i właściwości. Czyli na przykład ametyst właściwości i wyskoczy Wam mnóstwo stron, które będą informować o tym, co on może dla nas dobrego zrobić. Nauka, która zajmuje się, lub też, nie wiem, rodzaj medycyny niekonwencjonalnej, nazywa się litoterapią. I właśnie ta litoterapia polega na leczeniu kryształami, leczeniu kamieniami. Ja sama robiłam chyba 2 kursy takie online, gdzie po prostu uczyłam się tego, jak to działa, jak to się robi, ale na pewno chciałabym w przyszłości bardziej ten temat zgłębić, ponieważ sama często robię to na sobie, czyli jeśli odczuwam jakiś ból, jeśli coś mi doskwiera, to po prostu szukam na to kamienia i jakoś sobie staram z tym poradzić i działać w taki sposób naturalny. Jeśli mam taką możliwość, na przykład często mam tak z bólem głowy, po prostu przykładam sobie selenit lub kryształ górski do czoła i wyobrażam sobie, jak ten ból unosi się i znika i ten kamień go pochłania. I ktoś może pomyśleć, że to placebo, ale wiecie, jeśli coś działa, to nieważne, co na to wpływa, jeśli działa, to jest dobre. Pamiętajcie jednak, że każda poważniejsza dolegliwość, czy choroba, czy jakakolwiek taka sytuacja, która wymaga konsultacji lekarza, to naprawdę idźcie do specjalisty, jeśli jest to naprawdę poważne, i nie próbujcie na swoją rękę, na własną rękę się leczyć, tak samo przez internet. Zdecydowanie nie polecam, ale jeśli są to jakieś małe sytuacje albo już macie jakieś leczenie podjęte z lekarzem, to wtedy możecie sobie dodatkowo próbować z takimi kamieniami. Pamiętajcie, one nie mogą zaszkodzić, one nie mają prawa zaszkodzić, ponieważ to jest natura, to jest coś, co zostało stworzone przez Matkę Naturę. One mają właściwości takie, jakie mają i to nie jest nic złego. Tak jak niektóre rzeczy związane z ezoteryką mogą się wydawać złe, negatywne, mogą przynosić jakieś negatywne sytuacje, tak kamienie, kryształy są bardzo dobre. Niektóre są bardzo silne i mogą nam na przykład wprowadzać drastyczne zmiany w życiu, tak jak na przykład Mołdawid, który jest popularny na TikToku. Jednak w ogólnym rozrachunku nie jest to nic złego, bo taki kryształ może zmienić nam życie totalnie i na początku może wprowadzać takie zmiany, których my się w ogóle nie spodziewaliśmy i mogą dla nas być one ciężkie do zniesienia, ale ostatecznie wszystko będzie dobrze. Jednak jeśli chcecie zmian, to polecam Wam coś łagodniejszego, na przykład malachit. No i tak trochę chaotycznie o tym opowiadam, ale chciałabym bardzo dużo rzeczy przekazać i tutaj opowiedzieć Wam, a wiem, że nie chcę też, żeby ten film trwał nie wiadomo jak długo, dlatego powiem Wam tylko o 5 kamieniach takich podstawowych, które uważam, że każdy z nas powinien mieć, a w kolejnych filmach będę opowiadać już o takich bardziej konkretnych kryształach, o ich działaniu i o tym, dlaczego też powinniście je posiadać. Po pierwsze właśnie kryształ górski. Uważam, że jest to kamień bardzo uniwersalny. Możemy go znaleźć wszędzie. Jest jednym z najtańszych i zdecydowanie warto go mieć. Następnie kwarc różowy. Jest to kamień, który jest po prostu kamieniem miłości i nie tylko miłości do świata, do ludzi, ale też do nas samych. Po trzecie ametyst. To jest taki kamień uduchowienia, kamień również, który jest w ogóle piękny. Mam go tutaj, więc mogę Wam od razu pokazać. To jest szczotka ametystowa i ona jest również bardzo uniwersalna. Do wielu rzeczy się sprawdzi, ale o tym opowiem Wam później. Natomiast jest to w ogóle piękny element ozdobny w mieszkaniu. To mamy 3. Następnie turmalin, który jest kamieniem ochronnym.
I ja bardzo turmalin po prostu uwielbiam i zawsze kiedy wychodzę, mam go ze sobą, bo wtedy mam protection. Czuję, że ochrania mnie jego energia i wiem, że nic złego mnie nie dosięgnie, ponieważ mam tą właśnie ochronę przy sobie. I piątym kamieniem chciałam powiedzieć cytryn, ale nie wiem, czy akurat teraz, już po takim czasie, kiedy siedzę w tych kryształach, nie powiedziałabym, że malachit. To jest naprawdę wspaniały kamień. Jest bardzo ładny, ma zielony kolor. Zielony kolor w ogóle jest dobry w życiu, ponieważ jest to kolor taki też uzdrawiający. Jest to kamień, który również przynosi zmiany, przyciąga pieniądze, sukces. Więc myślę, że zamiast cytrynu powiedziałabym malachit. Ale jeśli chcecie szósty kamień, to właśnie może to być cytryn, który również jest fajnym, takim pozytywnym kamieniem przyciągającym sukces, powodzenie, dobrobyt. Więc to taki początek. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten film, bo w ogóle dawno nie nagrywałam i ciekawa jestem, co sądzicie o takim temacie. Jest mi bardzo gorąco, więc będę już kończyć i dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się wkrótce.